Witam znowu. Ludzie, którzy manifestowali pod Pałacem Kultury, ruszyli. Teraz są na Emilii Plater. Idziemy w stronę Świętokrzyskiej. Udostępniajcie, włączcie się, warto to pokazać. Stoi tu polewaczka, tak poza wszystkim innym. Są wozy policyjne, jest polewaczka. Także dzisiaj jeszcze może być sporo atrakcji przed nami. Mam jakiś problem ze stabilizacją, zaraz będę musiał troszeczkę poprawić. Postronne, posłów motorów oraz inne osoby posiadające immunitet. Właśnie o co chodzi, Marsz Wolności, czyli już protest osób, które nie wierzą w pandemię i uznają światową pandemię jako spisek służb. Bardzo duże siły policji i chaos na ulicach Warszawy. Policja na ten moment, mamy wrażenie, straciła kontrolę nad tłumem. Jest armatka wodna, tych armatek wodnych przyjeżdża coraz więcej. Policjanci są wyposażeni także w broń gładkolufową, ale policjanci przepuścili ten tłum ludzi przez swój kordon, przez szpaler. W stronę policjantów poleciały petardy, butelki, kostka brukowa. Policja odpowiedziała granatami hukowymi. Ile ludzi nie zebrało. Żeby pryska ludzi gazem, ale teraz nadaje zrobiło się tego mikrofonu, jerozolimskich w Warszawie może... bardzo, bardzo gorąco. Ale nie wiem, jak jest z obrazem, jak jest z wizją. Chyba powinno być nie tak źle, jak było. Ten przemarsz zostanie przez policję ponownie odcięty. Tak to teraz wygląda na ulicach Warszawy. Udostępniajcie, proszę. Pokazywać to, co się dzieje. Niezależnie od tego. No oczywiście tutaj skala tego przemarszu nie jest porównywalna z tym, co się działo wczoraj. Bo to jest na odcinku tylko, nie wiem, 200 metrów ludzie są. Wczoraj to były kilometry, po prostu kilometry jakiegoś nieprzebranego tłumu. Ale idą. Idą ludzie Emilii Plater. Doszli już chyba, koło marszu doszło do Świętokrzyskiej. Gdzie dalej skręcą, nie wiem. Tym razem oczywiście większość jest bez maseczek. No ale to jest taka specyfika tego dzisiejszego wydarzenia. Wyjaśniających, póki jest chwila spokoju na razie nie, na trasie przemarsz, chociaż tłum jest bardzo przegradza zburzony, co chwilę wybuchają petardy, tego przemarszu. Są, także no znowu to race, wynika z, zapewne z tego, że przemarsz tak jest kobiet, spontaniczny, niezorganizowany, Nowacka, nie ma jakiegoś zorganizowała protest przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, przed ulicą Nowogrodzką, które by równo 6 o godzinie 12 na placu defilacji w centrum Warszawy rozpoczął się proces
Marsz Powolność, tak się on nazywa, to marsz antykowidowców, którzy nie wierzą w globalną pandemię, nie zgadzają się z obostrzeniami proponowanymi przez rząd, nie zgadzają się też z tymi poszerzeniem zakresu restrykcji. Wśród nich widzę osoby ze strajku przedsiębiorców, kilku przedsiębiorców. Ale krzywo, no może także dodaję to spotkaliśmy po drodze, którzy mówili, że są zdesperowani i nie cofną się dzisiaj przed niczym. Atmosfera naprawdę teraz na ulicach Warszawy bardzo napięta. Próbujemy ten tłum obejść, bo widzę, że też ulica Świętokrzyska jest wypełniona protestującymi. Myślę, że kilka tysięcy osób teraz pod pasem kultury na placu defilad przez centrum Warszawy. Najpierw były przemówienia. Gdzieś na ludzie ten moment wokół platformy. W pewnym momencie zrobiło się nerwowo, protestujący przez policję, ale trochę chyba za szybko, dlatego że jakby po dwóch stronach ulice policyjnego kordonu zebrali się ludzie. Zablokowali przejazd, policja ruszyła za nimi, zatrzymano kilka osób. Znaleźli się w środku jakby. Rozdzieliła później protestujących kordonami, szpalerami policjantów, przygotowała broń gładkolufowa. Ten fragment demonstracji się był bardzo szybko. Później na początku spokojnie, były przemówienia, zaczęli nachodzić policjantów z niektóre każdej strony. Niektóre rozsądne, jak Pawła Stanajna, niektóre całkiem nierozsądne, jak Korwina Mikke, Grzegorza Brauna. Swobodnie przechodzi przez ulicę Świętokrzyską potem, i Emilii Platner. Potem zaczął się konflikt z policją. Nie wiem, kto zaczął. Nie wiem, czy ktoś obrzucił policję petardami, co jest całkiem możliwe. Czy policjanci postanowili kogoś tam wylegitymować. Tak czy siak zaczęły się przepychanki z policją. W ruch poszły butelki, petardy z jednej strony, z drugiej strony gaz, ale nie pałki. W każdym razie nie widziałem jakiegoś takiego frontalnego ataku pałkami. Czy mnie słychać, jak by Państwo natomiast widziałem, owszem, że kilka, może kilkanaście osób było wyprowadzonych. Potem ci, którzy zostali, ale w zasadzie wyjście z policyjnego kordonu było możliwe bez specjalnego tłumaczenia się. Ja w każdym razie w momencie, kiedy zechciałem wyjść, opuścić to miejsce, nikt mnie się nie pytał, nie musiałem machać legitymacją, po prostu wyszedłem. Dobra, skręcamy w tej chwili w ulicę Świętokrzyską w stronę Marszałkowskiej. Dokąd będzie szedł dalej ten marsz, nie wiem, udostępniacie dalej. Tym razem chyba na szczęście nie widać. Udostępniacie, jak zwykle się przypomnę dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Bardzo proszę, polubcie stronę Dorośnika TV. Bardzo proszę, komentujcie, bardzo proszę stawiacie lajki, bo jak się stawia lajki, to wtedy zasięgi są po prostu lepsze. Jeżeli uważacie, że moje informacje są istotne, no to fajnie by było, gdyby miały duże zasięgi. No i tradycyjnie, aż nawet w tej okazji się pokażę przez chwilę, tradycyjnie bardzo dziękuję tym, którzy pomagają przez ostatnie dwa dni. Naprawdę dostałem taką niezłą petardę finansową. Dzięki, kochani, jesteście, po prostu jesteście boscy. Wpłaty, znowu ruszyły wpłaty na moją zrzutkę, zrzutka.pl, /ZZ Lodek Kilka TV. A kto jeszcze, dla tych, którzy płacili, oczywiście wielkie, olbrzymie, gigantyczne dzięki. Kto jeszcze ma ochotę wpłacić, to zapraszam, link jest w opisie, tutaj na dole, chyba, że był z góry albo z drugiej strony, to zależy jak kto ma lewą stronę. Uwaga, i teraz będzie interwencja policji, zapłacać. Za policjantami wbiegamy. Przelewem, kartą, no różne są sposoby. Chyba nawet tutaj palę. Dobrze. Moi drodzy, przełączam się z ostatniej autopromocji. Marsz idzie ulicą Świętokrzyską w stronę ulicy Marszałkowskiej. Teraz zajmuje tak na oko, rozciągnął się na całą długość właśnie gdzieś od ulicy Marszałkowskiej do Emilii Platter. Ludzie nie idą bardzo często, także tutaj nie ma jakichś tam dziesiątek tysięcy ludzi, ale no, blokują trasę, kochani. Rzucę na ryskę, że jest pomiędzy 1000 a 2000. Co nie jest mało. Chodź. Są to przeważnie młodzi mężczyźni. Przeważnie, ale nie oznacza, że tylko.
przeważnie młodzi mężczyźni i przeważnie bez maseczek na twarzach, bo akurat taki sznyt jest w tej konkretnej manifestacji. Czym? Taka zasada, tak oni działają. No, nie wiem, przepraszam. Więc okej. Czoło marszu podbiega. O, myślę, jakie kanały nie są blokowane. Żeby tam przyspiesza. Po raz kolejny próbuje odzyskać kontrolę nad zgromadzeniem, ale tłum jest bardzo dynamiczny. Policjantom ciężko nadążyć nad ciałem tego marszu. Pewnie w którym momencie policja zablokuje boczne drogi, czy to ulicy Świętokrzyskie, chyba że protestujący się rozproszą. Bardzo dużo policji zaczęło się tutaj schodzić na ulicę Świętokrzyską. Są setki. Tam, gdzie był Paweł, pokażmy policjantów teraz, jak to wygląda. Bo sytuacja robi się naprawdę napięta. Tym razem nie ma czegoś takiego jak grupa dowodząca tym pochodem. Wtedy wyraźnie był bardzo zanalny. No i pochód się rozdzielił. Ludzie, którzy go tam bezpośrednio nie współpracują. Teraz to są najróżniejsze środowiska. Najróżniejsze środowiska. To jest taki autentyczny, czysty spontan. Nie ma samochodu na czele, nie ma jakiegoś banera, za którym przyjdą. Jest spontan. Z dwóch stron będzie chciała prawdopodobnie przejście, protestujących zablokować. Ludzie tym razem, z tego co widzę, skręcili w lewo marsza po stronę Placu Bankowego. Gdzie dalej będzie się trzymać? Nie mam pojęcia. A mi się coraz bardziej ten gimbal wykrzywia. Wyłączę go na chwilę. Czy coś się z tym nie da zrobić? Przepraszam za chwilowe zakłócenia. Braczka. Może będzie teraz trochę lepiej, może nie, zobaczymy. Tak czy siak będę go musiał wykalibrować w tym czasie, ale to jest super. To pewna ekipa! Wygląda na to, że ten tłum rośnie. Znaczy przyłączają się ludzie, którzy z drugiej strony tutaj dotarli, dlatego że tego co widać pod pasu kultury, ludzie ruszyli w różnych kierunkach, no i tu się połączyły. Połączyły się te grupy, więc mamy ludzi coraz więcej. No już prawie 2000 oglądających. Udostępniajcie się, bo po prostu trzeba. Na razie pokazywać się z policją. PiS otworzył za dużo kroków. Policja marszałkowską, policja pewnie będzie znaczy chciała świadomie, nieświadomie przejść tymi bocznymi uliczkami. Jest to korupka, która się dołączyła. No ta fala, tłum ludzi cały czas na ulicach Warszawy zbiera. Ulicą ryszą idzie sektorówka. Ja nie wiem, skąd oni się tutaj nagle pojawili, ale w każdym razie są. Jest grupa z sektorówką. No i idziemy. Idziemy, zatem, nie wiem. Może na plac bankowy pod siedzibę władz miasta, ale no, władze miasta tu akurat mają niewiele do powiedzenia. Czy ktoś ma dostępne powerbank, który mówi, bo mi się już chodzą. Trudno przewidzieć, jakie były urządzane z tego końcowo. Bardzo, ale to bardzo spontaniczne. Też mamy ponad 2000 dla tych, którzy się w tej chwili przyłączyli. Witam Was, fajnie, że jesteście. Teraz się pokażę. To ja może będę co tysiąc się włączał. Jesteśmy w tej chwili w Warszawie, gdzie trwa manifestacja ludzi przeciwnych tej jakiejś durnowatej polityce właśnie z pandemii. Część to są wariaci płaskoziemcy, tak? Zgadzam. Ale część mówi, nie, okej, jest pandemia, ale ta polityka władz, taka chaotyczna, bez sensu, niezorganizowana,
to, że przez pół roku nic nie robili. To coś jest nie tak. Coś jest nie tak, że się władza nie potrafi ogarnąć. A jak nie potrafi się ogarnąć, to może warto tą władzę wypierdolić po prostu. I niech ktoś inny przyjdzie, kto się z tym poradzi. Bo ta władza się kompletnie, ci nieudacznicy potrafią rozdać pieniądze, ale teraz już nawet pieniędzy nie potrafią rozdać. No bo ludzie, ogłaszanie, że knajpy nie będą działać o godzinie 23 i rano trzeba knajpy to zamykać. Co prawda, chyba knajpy mają być zamknięte od jutra, ale już są wszystkie zamknięte. Jadłem na nielegalu. Tak, jadłem na nielegalu, poszedłem do Złotych Sałasów, kupiłem sobie kubełek woka i gdzieś tam na korytarzu przy Cajki otworzyłem i zeżarłem. Bo krzesełka polikwidowali, bo nie można jeść. To jest jakaś para kurwa noja. Naprawdę. Że w Paskudzie nie można było jeść, a je się tam 5 metrów dalej. No, bez sensu. No to jeszcze raz, no dobra, za wszystkich zainteresowanych, o co dzisiaj, chodzi, dzisiaj no od rana, od godziny, od południa, trwa na nich, kiedy zaczęła się manifestacja, są ludzi, którzy nie wierzą w pandemię, to trwa to wydarzenie, manifestacja, tak jak mówię, płaskoziemskich wariatów, ludzie, którzy rozsądnie protestują potem bezkołowi, które ma w tej chwili miejsce w Polsce, trwałem to najmniej, którego bardzo cenię i który potrafi kierować we właściwą stronę energię tego protestu, bo właśnie kiedy on przemawiał, ludzie skandowali jebać nic. Obowiązują w całym kraju, bo cały tak, kraj nie, jest strefą czerwoną, to, zakaz czy zgromadzeń powyżej 5 osób. A jebać się, tak, jedynie słuszne, na terenie jedynie słuszne kraju. Dzisiaj policja zabezpieczała protest kobiet, ale tutaj potem środków był jakiś tam otoczeni gdzie kordonem, kordon był za wcześnie, potem się znalazło tak naprawdę w środku manifestacji. Potem były niewielkie policja była obrzucana petardami i butelkami wodą, ale i tym tam, co tam było pod ręką. Policja wyciągała poszczególne osoby, które zachowały się agresywnie, natomiast nie widziałem, żeby policja wyciągnęła pały. Także nie było takiego jakiegoś ataku policji na ludzi palami. No i teraz wygląda na to, że kiedy ludzie już się tam rozeszli, to nie całkiem się rozeszli, bo zgromadzili się z powrotem i zdecydowali. O, się to wszystko rozwiązało. I zdecydowali ruszyć na miasto. Różne grupy i dosyć szybkim, wydaje mi się, że przedsiębiorcy to jest krokiem jednak do przodu. Albowiem, ponieważ mniejszość za mną na tym proteście, większość osób zobaczycie, to są osoby, które po prostu w pandemii zobaczycie nie oddziały policyjne, które jeżeli tu zaatakują, to będzie najgłupsze, co mogą zrobić, bo są tory tramwajowe, na których są kamienie. Część osób czyli amunicja dla alkoholu, to już też zauważyliśmy. Dobrze, a ja jak zwykle dziękuję tym, którzy wspierają mnie na zrzutka.pl, łamane przez zewnątrz przez Zlodek Kilka TV, bo dzięki wam mogę nadawać taką relację jak dzisiaj. Mogę tym się właśnie zajmować, a nie czym innym. Także dziękuję tym, którzy już płacili, a którzy jeszcze nie płacili. Zapraszam. Link jest do protestujących, jak i link jest w opisie. Kończy mi się bateria, zaraz muszę zrobić numer z baterią, ale mam pod ręką, więc zaraz to zrobię, jeżeli ludzie na chwilkę przystaną. Siema, siema! Dobra, trzymaj się razem! No i po godzinie 12 policja używa środków przymusu bezpośredniego wobec protestujących. Wśród protestujących był m.in. poseł Grzegorz Braun, który apelował do policjantów, podobnie jak podczas strajku przedsiębiorców w maju tego roku, o to, żeby nie używali środków przymusu bezpośredniego wobec pokojowo protestujących osób. Teraz ten pokój przypomina bardziej niż pokojowy marsz niepodległości. To, co wtedy dzieje się na ulicach Warszawy, coraz częściej wybuchają tu petardy. Ludzie się za jakiś czas rozbiegają w różnych kierunkach, tak jak państwo widzą. Pewnie też w poszukiwaniu policjantów, bo niektórzy uczestnicy tu byli naprawdę intensywnie nastawieni. Nie tylko do samych funkcjonariuszy policji, ale także do naszej redakcji.
bo jeszcze zarzucając nam, że uczestniczymy oczywiście w światowym spisku. Pamiętajmy jednak, z tego miejsca zobaczą Państwo te obrazki. Zaapelujmy raz jeszcze o te maski, o przestrzeganie reżimu sanitarnego. No i policja zablokowała wejście na plac bankowy, bo uczestnicy znowu się rozbiegają. Spróbujemy tam podejść oczywiście. Spojrzę po trafiku, radiowozy zasuwają, tłum idzie w stronę, Placu Bankowego, już czołówka jest przy Placu Bankowym. Dlaczego akurat tam, nie wiem, zobaczymy, skąd był pomysł, żeby tam iść, ale domyślam się, że może kierunek marszu, jakby koniec tego marszu jest przewidziany tam, gdzie wczorajszy marsz się zaczął. Bo to jest chyba bardzo bolesne dla obecnej władzy. Świadomość, że tak bardzo muszą bronić wodza narodu. Chaos na ulicach Warszawy, proszę Państwa, to sobota w stolicy Polski. Nie wiem, czy przypadkiem na wszelki wypadek już. No policja nie może tego tłumu opanować w żaden sposób na ten moment. Było już kilka prób, dogonienia protestujących. Zobaczymy. Wkrótce się przekonam. No ale policjanci cały czas krok za. Chodźcie z nami! Dobra, podłączyłem baterię. Znowu widzę, się przegrupowują. Podłączyłem baterię. Znowu będą próbowali dogonić trochę protestujących. Gimbal. Wszyscy zwariował trochę gimbal. Nie wiem, czy jak pociągnę, to mi się ustawi. Nie, chcę mi się. Cały czas. Kierunku Żoliborza. No, wrażenie. Aha. W związku z tym, że już w tej chwili ulica Herta została na ulicach Warszawy. Ulica Pałacu Nocnego, widzę, że została przegradzana. Gdzie my jesteśmy teraz? Nie mam tego pojęcia, przyjechaliśmy. Jest zmiana koncepcji. Jest zmiana koncepcji. Coraz więcej policji tutaj próbuje dogonić całą marszę. Idzie, ale dokąd idzie? Nie, z drugiej strony też chyba był. A, teraz możecie ogarnąć. Teraz możecie ogarnąć, ile tak naprawdę jest tutaj ludzi. Dobrze, tu mamy chyba. Też słyszą zabawa chyba Spotka i Myszkę z policjantami. Czyli chyba był policjant taki, w jedną, protestujący w drugą. No i tak ta zabawa trwa już od kilkudziesięciu dobrych minut w centrum Warszawy. Do strajków przedsiębiorców. Teraz jesteśmy na Placu Bankowym. Pamiętamy, jest maja, kiedy przedsiębiorcy także protestowali w Warszawie. To w Polsce dawno nie policją. Przepraszam, dlaczego pan rzucił tą butelką? Policja jak na razie. Proszę pana, dlaczego pan rzucił tą butelką? Proszę pana. No kompletny chaos na ulicach Warszawy, drodzy państwo. Policja znowu będzie biegać. Zobaczmy, normalnie to się zawałem, bo tam policjanci biegną za protestującymi teraz. Biegną, pociągając nogami. Wystarczy, mam dowód. No ale zobaczymy. Idziemy sobie teraz. Dobra. Zaraz się wyprzeć. Tylko nie będę pana filmował. Się marsz, rozpychając się po drodze. Proszę właśnie z podniska. To jest Nie będę oddawał, bo...
dobrze zostało potraktowane jako naruszenie nietykalności obywatela. Można się pierdolić, ale dlaczego? Jest policjantowi w odwecie raczej nie należy, ale pały już w rękach, chociaż nie wiem, czy po to, żeby... To jest... Dobra. On już teraz mi ucieknie i policja teraz stanie. Granatami typowymi. Panikuje koleś. Manifestanci, a policja. Jest... Kurwa, ja bym miał przejebane. Przy Pałacu Moskowskim jest blokada. Jezego. Poprzek, Andersa została zablokowana. Zobaczcie. Koleś. Proszę, przejdę na zaplecze. Policja odrzuca. Uciek za barierkę. Odrzuca ludzi granatami hukowymi. Uciek. Tak się robi. Pałki. Ale mi to wystarczy. Mam nagranie. Pały w rękach. To się za tak policyjny. To jest atak policyjny. Policjanci zaatakowali. No i teraz... Teraz tak policja próbuje... policja próbuje robić totalną dezinformację. Tu strzelają. Mają sprzęt. Wsikają nas gazem. Gdzie? Zobacz, my nikogo nie atakujemy. Zobacz, ja nie. Przepraszam, gdzie tu uciekać? Nie ma podróży. Nie ma podróży, nie ma. Zobaczcie, jak to fajnie. Z tej strony nas wezmą policja. My nikogo nie atakujemy. To ten koleś rzucił butelką. A macie. Dobra, tych zatrzymali. Nie wiem, być może... Chyba się zakończył. Chyba rozbili to sprytnie. Policja blokuje ludzi. Zatrzymali powód. No i po imprezie. Proszę Państwa. Coś live'a nie będę robił. Niech to tu jeszcze będzie z lepszej jakości. Zobaczycie sobie później. Ale fajnie, pan powiem. Być może dostanę. Co się dzieje w tej chwili? Dostanę. Jest atak policji. Po mordzie. Nie wiem, tu zatrzymali. Mi się udało być na zewnątrz. Dojeżdżają posiłki. Dobra, okej, zatrzymali nas tutaj. Nie podobały mi się te hasła, ale szli pokojowo przez Warszawę. Policja zaatakowała. Dobra, tu trwają rozmowy. Jest chyba spokojnie. Nie ma! Już w tej chwili są. Także jak widzimy, pojawiają się od czasu do czasu osoby. Zobaczcie, tu jest kolejny, nagrywajcie nazwiska. Naprawdę, zwróćcie uwagę na przyszłość, ludzie, kto wami kieruje. Dalej. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, spróbuję zrobić teraz chyba live'a. Posłuchamy. Nie wiem, czy usłyszycie. Gdzie są źli? Niepotrzebnie. Nie wiem. Policjanci w tym momencie są na pewno na to już odborni. Idą kolejne oddziały. Nie wiem, tam podobnie dostanę w tym chodzie. To był marsz przez miasto, tak, oczywiście nielegalnie, ale to nie jest powód, żeby ludzi tłuc. Rzucać na glebę, obrzucać granatami.
No dobra, czasie, no to trzeba było policjanci, to trzeba było policja kompletnie nie dała rady zapanować nad tłumem mieszkańców jerozolimskich. Zaszedł policjantów z dwóch stron, policjanci wtedy się wycofali przez kilkadziesiąt minut, no to, próbowali tak było, zablokować tak było z dwóch stron pochód antykowidowców przez miasto. Tak, tak jak już mówiłem wcześniej, protestują tu tylko antykowidowcy. Jest to obecny, pokażmy teraz ile policji tutaj jeszcze na plac bankowy zjeżdża się z prawej strony. Policja idzie spokojnie, przez nikogo nie zaczepiany, nikt go nie atakuje, w odróżnieniu od ludzi, którzy sobie szli przez miasto. No dobra, no nie znowu, no ale to nie jest powód, żeby jak przejdzie przez jedno, to trzeba go upomnieć, nie wiem, no ale nie rzucać tego granatem, no ludzie, no. Chyba to są środki nieproporcjonalne. Tutaj mamy grupę, bardzo zdecydowana interwencja policji. Ale policja na razie nie wpadła na pomysł, żeby tych ludzi wrzucić na dole. Policja zero-jedynkowo tutaj podeszła do tematu, zatrzymała z dużą, wykorzystaniem dużej siły, ale także w kierunku policjantów leciały petardy. No już nie zdążają. 7 tysięcy. Dobrze, szklamy. Udostępniajcie dalej. Fajnie, że sporo ludzi ogląda. Nie wiem, czy dużo jest relacji. Fajnie, że moja relacja tutaj jest. Oglądajcie, udostępniajcie Wlodek Ciejka TV. No i cały plac bankowy staram się to jest teraz z tego, pokazywać co, to, co jest ważne i staram się bywać w miejscach, w których kto inny się nie pojawia. No mi się udało. Nie ukrywam, że trochę z lenistwa, dlatego że kiedy ta już całkiem nudna manifestacja mnie zmieniła, poszedłem sobie coś zjeść, zresztą na nielegalów w złotych tarasach, bo tam już nie wolno jeść, a ja jednak sobie usiadłem na ławeczce i coś zjadłem. Potem wyszedłem, no i patrzę, co się dzieje. No to nie pozostało nic innego, jak odpalić smartfon, który mam nadzieję, że w miarę przyzwoicie nadaje, bo jakby był potrzebny smartfon, no to oczywiście z waszą pomocą mógłbym sobie kupić. Jeżeli będziecie wpłacali na zrzutkę, będę miał lepszy sprzęt, wy będziecie mieli lepszą relację. Bardzo proste, jest taki sprzęt, który nawet przy bardzo dużych zakłóceniach daje super relację, ale to kosztuje... Na dzień dobry trzeba zainwestować chyba piątkę i co roku 3000. To jest coś takiego. Także dorzucicie się, będzie taki sprzęt. Zapraszam. Zrzutka.pl /Łamane przez Wlodek Ciejka TV. Link jest w opisie. Dobra. Koniec z reklamami. Wracamy do relacji. Ludzie szli, naprawdę szli. No tak, szli ulicą, no szli jezdnią. Nie szli chodnikiem. Ale policja rzuciła się tutaj na ludzi, obrzuciła ludzi granatami, następnie postarała się rozbić grupy, no i poszczególne grupy w tej chwili są pacyfikowane. Przyjechało wszystkie oddziały, które były gromadzone. Ganiają bezprawnie. Tak, jesteśmy w protestu. Przerzucone. Tak, policja goniła. Czy ktoś jest na proteście, czy idzie normalnie jak obywatel? Wszystkich! Nie tylko ja. Widziałem jak pałowaczy, czy na proteście też są obywatelami. Może, trzeba to skorygować. Może oni... Protest to jest nasze prawo. Jak nazywam się walą? Oni rządzą dla nas. Po prostu. Narodowym. Policja biegnie, pałuje ją plecy. Czy to jest normalne? Jaki my żyjemy? Serdecznie zapraszam do mojej relacji. Udostępniajcie dalej. Wlodek Ciejka TV, strona. Zawsze staram się na bieżąco. Ale nieważne, że to będzie... Mamy wojsko do obrony! Większość tych ludzi, którzy tutaj są, uważam za, nazwijmy to, prostoziemcy, chociaż tak jak mówię, nie sportowca, nie mają prawa! Co to znaczy? Władza kompletnie się podoba. My płacimy i nasz podatek płacimy i ona i wygląda inaczej niż tam tych samych. To nie rząd, nie Kaczyński płaci pensję, tylko my, nasz podatek. To my jesteśmy suwerenem, konstytucja gwarantuje nam taką możliwość. To my płacimy za budowę obozu koncentracyjnego na Stadionie Narodowym. Memu sercu hasło. Jebać, niestety dowiedziałem się ostatnio. Nie wierzę po prostu, że żyję w Matrixie. Będę to powtarzał w tym filmie. Nie wierzę, że żyję w Matrixie. Matrix się chowa. Niekoniecznie muszę się zgadzać z tymi ludźmi. Pamiętacie, co powiedział Radom Śmilecki, jak się dał złapać za łoc rekrutacyjnego? To samo gnoje robiły w imieniu Rzeczypospolitej Ludowej. On mówił, mając zerwane paznokcie, mając złamane nogi przed zabiciem. Mówił. Łamiąca prawo. Auschwitz był niczym. Reakcja była igraszka. Zobaczcie.
Są się tak, człowiek chodzi, co pytle może zrobić, że można człowiekowi zablokować. Pytle żydowskie! Przetrzymać, wyprowadzać. Zobacz moją twarz, gnoju. Nie lubię przeklinania, ale naprawdę tutaj są takie emocje. Powiedzmy, proporcjonalny do tego, co się stało. Działamy politycznie nieproporcjonalne, bo policja po prostu odrzuciła. Mam nadzieję, że komuś ja w Płocku spotkałem starsze osoby, one mówią do mnie, no niemożliwe to, co pan mówi, dokumenty, bo teraz moja sprawa sądowa. Ale co robić, się głosować? Ja pokazałem dwie ręce. Panią, gdzie jest kulka? Jak pani idzie na głosowanie, nie wybory, gdzie jest kulka? Szybko pojechać poleciałem, bo to pani się uśmiechnęła. Co robić, nie może pani dołożyć jeszcze raz rok? Trzeba te ręce wszystkie zabrać. Pani musi położyć swoje ręce. No ale no jest, jest jak jest. Protestujących pewnie po to, żeby w jakiś sposób moi drodzy, sytuacja wygląda nieróżowo, sytuacja wygląda niewesoło. Nie wiem, czy powiedzcie, tak jak mówiłem napiszcie. Wcześniej, policjanci troszeczkę zostali zaskoczeni tym, że protestujący się rozproszyli w kilka miejsc, w kilka tych uliczek odbiegających od Alei Jerozolimskiej, bo jestem, jednej z głównych arterii czy w miarę przyzwoicie widać. No i zaskoczyli policjantów, wychodząc właściwie z każdej strony Pałacu Kultury, żebym przestał tyle gadać. Kochany, jeżeli nie chcesz oglądać mojej relacji, nikt nie zmusza. Naprawdę, nikt nie zmusza do oglądania mojej relacji. Można się przełączyć gdzie indziej. Albo rzuć o 5 zł, rzuć 5 zł na zrzutkę i wtedy będziesz, może powiedzieć, zapłaciłeś bilet i możesz mieć wymagania. Nie zapłaciłeś za bilet, spierdalaj. Kilka kilometrów dalej. Sorry, ale to słowo ostatnio robi dużą karierę. Również dotyczy takich, którzy mają do mnie oprócz pretensje w mojej relacji. To jest moja relacja i ona będzie taka, jak ja chcę. Z drugiej strony. Dobra? No. Drugi kordon policji, ktoś napisał, że jest granaty okay. Hukowe, gaz pieprzowy. Bardzo ładnie widać. No to super, to super. To tym razem w odróżnieniu od uliczkach. Część teraz jest zatrzymana przez policję. Widzieliśmy te zatrzymania, pokazywaliśmy tutaj jest w miarę gorący weekend. Zobaczcie, patrzcie, dojeżdżają kolejne radiowozy. Dojeżdżają kolejne radiowozy. No i prawdopodobnie dzisiaj będzie dosyć duży tłok na policyjnych dołkach w Warszawie i okolicach. Z Żoliborza na Dolnym Okotu dzisiaj strajk posłowie Konfederacji, którzy tutaj bardzo ładnie teraz stoją. A policja zaczęła strzelać tymi z broni. Chcą przejechać ulicą Marszałkowską, z pewnością będzie im to umożliwione. Uniemożliwione, widzą Państwo te obrazki rejestru policji. Drogi dojazdowe także są zablokowane, mają przez policjantów, których chcą puścić, kazoszowców chcą puścić za plac bankowy w Warszawie. No nie będzie miała przez jakiś czas takiej możliwości. Policja legitymuje osoby, które znajdują się w tym miejscu w Warszawie, na ulicy Marszałkowskiej przy placu bankowym. W obu stronach jest kompletnie zablokowane są dopytują także te drogi. Ogromne zamieszanie zrobiło się w pewnym momencie. A to, że zostało zgarnięci, to akurat teraz jedynych wątpliwości nie mam. Jest mi pobudna odpowiedź policjantów, granaty hukowe, środki przymusu bezpośredniego, gaz pieprzowy. Plater. Polewacji nie ma, no ale jak widzę w sytuacjach, sytuację policja względnie opanowała. A później ludzie są podzieleni, udało się policji podzielić ludzi na grupy. Poszczególne grupy rozbiegały się w różne strony. Bo na początku grupowali się pod ścianą. Nikt nic nie robił, nic rękoma, nic do nikogo nie podszedł, w żaden sposób agresywny. Nie pamiętam, no nieważne. W każdym razie zgrupowali się tam galeria Podczyńskie. W każdym razie zgrupowali się tam pod ścianą i wydawało się, że będzie to miejsce takie, no na stawienie oporu władzy, ale ktoś podjął decyzję, że trzeba iść dalej, no i a zgrupowali się tam dlatego, że już Andersa tutaj na przykład w Płocku Mostowskim zablokowane. Za tą relację i życzymy szybkiego powrotu. W Łodzi, nie w Azji, ale to naprawdę byłem w Łodzi, to przyszliśmy, było
szła policja sobie z prawej, z lewej, każdy krzyczał, prześlicznie, trochę wiadro zgonił, no ale co wiecie się co, dzieje, bardzo mi się nie podoba to wzywanie dziennikarzy do opuszczenia miejsca działania, bo to mówią oznacza, demokracja. Policja chciałaby jakiejś godności, żeby nikt nie patrzył na to. No nie, nie, kurwa nie. Jakby któryś nie, ja Kaczyński apeluje do ciebie, byłeś z Solidarności, a co robić teraz z ludźmi? Jak masz odrobinę jeszcze tego, co się działo kiedyś, weź odwołaj do policji i rząd do dymisji. Wybory! Ktoś wolne! Ktoś musi kontrolować, żeby mu pokazać ogólnego dobra. No, żeby na przykład ktoś potem policjanta nie oskarżył o pobicie, jeżeli to jest udokumentowana sytuacja przez policjantów, przez niezależnych dziennikarzy, przez niezależne media, nie ma problemu wtedy, prawda? Więc ja tu jestem. Dobra. Teraz rzeczywiście się na chwilę zamknę. Przejdę się po okolicy, żebyście zobaczyli, jak wygląda sytuacja. Co zatrzymali przed Warszawą kibiców tego placu, co nie pisali? Sam przecież komunikaty, czy są komunikaty policyjne, które mówią, że policja nie jest przeciwnikiem protestujących, no ale widzimy co innego. Na działań osoby pożarów, grup ulic, senatorów, wzywa się do opuszczenia miejsca działań osoby postronne, posłów, senatorów oraz inne osoby posiadające immunitet, a także dziennikarzy, przedstawicieli mediów, kobiety w ciąży. Wzywam również osoby do nieutrudniania działań podejmowanych przez policjantów. Proszę o kierowanie się wyżej wymienionych osób w kierunku pododowa. Że media rozeszły się, no my nie zamierzamy po prostu stąd odchodzić. No jak to, widzimy, tutaj idą, czy mamy na Nowogrodzkę? Flagę, z którą jednak po prostu rozmawiałam przez chwilkę, jeszcze tam przy Polsce Centralnym niosą flagi i tutaj widzimy już wyłapywanie poszczególnych osób z tego grona. Ten pan po prostu trzymał flagę, podobnie jak tamta. No są osoby wyłapywane, nie wiem czy będą zatrzymywane, nie wiem czy jakieś zarzuty będą ustawiane. W każdym razie dzieje się tutaj sporo i widzimy, że chociaż tych osób jest stosunkowo niewiele, akurat w tym miejscu, to jednak siły policyjne są tutaj rzucone w bardzo olbrzymim składzie. I to nie tylko... Słyszeliście, za ucieczkę przed strzałem zgadza. Ucieka, znaczy winny. I w dalszej części. A to, że ucieka przed gazem, no to już. Pech. Te komunikaty, które też Państwo słyszycie, oznaczają to, że policja prawdopodobnie nie zakończyła jeszcze działań operacyjnych na tym terenie. Tu cały czas zbierają się protestujący, tu cały czas przyjeżdża coraz więcej policjantów, coraz więcej radiowozów. Także sytuacja wygląda na opanowaniu. Widzę policjantów teraz z część funkcjonariuszy, część radiowozów. Przynajmniej na ten moment nie widziałem, żeby wobec protestujących nawet na blokadzie przełajach jerozolimskich nie tylko zablokowane, ale zostały wykorzystane granaty hukowe. O, i to, już i to ludzi dość zaczynają intensywnie, nagle niespodziewanie wobec protestujących. Gaz pieprzowy właściwie z każdej strony policjanci spryskiwali protestujących. Konfederacji lansowaliście się rozproszyć ten wspierający ludzi na placu zdrajcy. No to na tego typu policyjne operacje, przyjeżdżajcie ratować tych chłopaków. Nie mają gdzie protestujący w łatwy sposób się rozbiec i no rozejść. Trafią na pewno na dole, a co będzie dalej? Nie wiem. To co Państwo nie wiem, czy są winnicy, nie wiem, bo tu, w tym miejscu, ja nie wiem. Znaczy, ja wiem, że policja zaatakowała, że atak był ze strony policji. To jest udokumentowane, to było filmowane, to jest na działu. Będę mu to pokazać. Także atak był ewidentny ze strony policjantów. No, skoro tak głoszą, no ale... Zobaczmy, no na razie z tego, co tam włączyli
się, żeby pójść dalej Świętokrzyską, skręcić ulicę Jasną i dopiero dalej dołączyć do protestu na ulicy Marszałkowskiej. Dopiero tutaj policji będzie przegrupować i zablokować protest z dwóch stron. Piszą. No i teraz tak jak Państwo widzą, działania policji tutaj potrwają na pewno dalej. Centrum Warszawy. No, pewnie optymistycznie dwie godziny. No mamy taką sytuację. Rozbijania podobnych obiektywnie rzecz biorąc, sytuacja tak właśnie wygląda. To jest przekaz na żywo. Tu nie ma ulicach Warszawy, no to wylegitymowanie każdej osoby, wystawienie mandatu albo skierowanie wniosku o ukaranie do sądu może zająć tutaj sporo czasu. Myślę, że to bardziej w godzinach niż w minutach. Jedno pozytywne, to mimo, że policjanci mieli pałę w rękach, to jednak kilkadziesiąt, a nie kilkaset osób w tym szczelnym policyjnym kordonie jest w tym momencie trzymanych, legitymowanych przez funkcjonariusz, legitymowanie. No ja tego nie popieram, jestem przeciwna temu, to jest przestępcze działanie i nie powinno takiej ustawy w ogóle być. Bo rzeczywiście u nas jest zupełnie inaczej i mam nadzieję, że nigdy tak jak na Białorusi u nas nie będzie. Mogę zaświadczyć, że myślę, policjanci działali brutalnie. Może z czasem przejrzą na oczy te wasze pieniądze i władza im tak zaślepiły, że już nic do nich nie chodzi. Sąsiadów. No i po tej zdecydowanej interwencji policji to, co na pewno się zmieniło w protestujących w ich postawie, to zdecydowanie spokojnie. Jakoś teraz nie słyszymy tych wulgarnych okrzyków, nie słyszymy skandowania, nie wybuchają też petardy, nie odpalane są race. No i teraz pokażę może z prawej strony, bo ten szpaler policjantów kolejny przesuwa się w stronę, coraz bliżej protestujących, którzy cały czas obecni są na placu Bałkowym w Warszawie. Żeby policjanci użyli pałek, więc pani to skomentuje, bo tu widać. Coś mogę świadczyć, pod tym względem mogę protest antykowidowców, osoby, które wierzą, że pandemia to spisek, nie mają zasłoniętych nosów ani ust. Policjanci część scenariuszy wsiada już, jakie maski mają protestujący. Rusza w dalszą drogę. Nie wiem, gdzie pojadą. Ja apeluję do policji, żeby przestrzegała prawa, bo rozporządzenia, które są obecnie wydawane, są niezgodne z prawem. Czekać operatora, żeby raczej pokazywał funkcjonariuszy, tutaj kajdanki plastikowe. A kajdanki to nie reaguje prawie. Maseczki wykrzykują hasła, które niewiele mają wspólnego ze współczesną nauką. Ale no myślę, że to się kiedyś przeciwko nim odwróci. To, co ta władza kiedyś upadnie. Naukowcy mówią i wiedzą na temat choroby. Ale to pan mnie przepyka. To pan mnie przepyka. Stosuje się. Pan wykonuje polecenia. Wykonuje polecenia. Przechodzę. Przeszedłem. Nie przeszkadzać. Ja stoję cicho, nic nie mówię do policjantów. Poza tym, że mnie przepychają. Policjant rzucił się na mnie. Może rzucił się, to przesada, ale zaczął mnie pchać i mój pan się nie dotyka. No nie ja się dotykam, tylko policjant mnie dotyka. Policjant mnie przepycha, ale tak zwróciłem mu na to uwagę, to chyba doszedł do wniosku, że może mam rację i rzeczywiście jakby z dystansu wydawał mi polecenia. No więc nie pozwalają mi tam podejść, nie będę się tam chciał, bo nie chcę trafić do budynku. Nie moim zadaniem jest, że tak powiem, dawać się ciągać po aresztach. Moim zadaniem jest pokazywać, jak wygląda sytuacja. No, sytuacja wygląda, jak wygląda. No. Mamy prawdopodobnie co najmniej będziemy mieli co najmniej kilkadziesiąt osób zatrzymanych, aresztowanych, wywiezionych na policyjne dołki. Co się z nimi będzie dalej działo? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że w ich obronie wystąpią posłowie Konfederacji, którzy tak pięknie lansowali się na scenie pod Pałacem Kultury. Zobaczymy, czy
tylko las ich interesuje, czy również realne działania na rzecz ludzi, którzy zostali tutaj zatrzymani przez policję pod policyjnym nadzorem. Jeszcze raz przepraszam. Ludzie szli szybko jezdnią, oczywiście łamią przepisy ruchu drogowego, natomiast policja, żeby powstrzymać ten spokojowy marsz, bo marsz był pokojowy. Nie było żadnych aktów wandalizmu, nikt nie rzucał kamieniami przechodniów, policjantów, nikt nie wybijał szyb. Policja, jakby kiedy udało się wytworować z policjantem na przed ten marsz, pierwsze co zrobiła, odpaliła granaty hukowe, ogłuszając gaz. Ludzi. Powalono części na ziemię, rozdzielono tą tłum, części powalono na ziemię. Trwają policyjne czynności, czyli zadanie, zatrzymanie pana, zadanie dochody. I za chwilę będzie. Zaraz będą wywodzić, nie wiem, jeszcze raz zapraszam przedstawicieli Konfederacji. Może to jest taka tutaj. Na plac bankowy jak najszybciej podjechali posłowie Konfederacji. No chyba, że muszą najpierw skończyć obiad, no to wtedy ja rozumiem, że są jakieś problemy, więc niech najpierw spokojnie dojedzą obiad, zjedzą deser, wysrają się, ewentualnie zapalą się do cygarków, no ale potem jednak warto by było, żeby się tutaj spodziewać. Zacieśnia się kordon, to jest zupełnie taka pokojowa grupa, która po prostu szła z sektorówką. Duża sektorówka, grupa została otoczona przez policjantów, sektorówka została zmięta, ludzie, nie było żadnych agresywnych zachowań ze strony tych osób, które tutaj są. Co więcej, niesienie sektorówki powodowało, że jakoś automatycznie oni się, tak powiem, wyszukali, nawet ten dystans był utrzymywany. Ale i tak jak widać są w tej chwili otoczeni przez policjantów. Prawdopodobnie będą po kolei spisywani, czy zostaną wypuszczeni, czy nie. Nie mam pojęcia. Tu jak widzę po drugiej stronie już się sytuacja ustabilizowała. Sytuacja się ustabilizowała, bo tutaj mieliśmy grupę, która została też odcięta przez policjantów i tutaj dosyć brutalnie rzucona na chodnik. Były te klasyczne chwyty policyjne, czyli czterech policjantów, kolana na plecach faceta leżącego twarzą do ziemi. Na szczęście żaden nie wpadł na pomysł, żeby mu stanąć na szyi. My mieliśmy tutaj żadnego trupa. Tak tu widać, że to już się, tu przynajmniej się sytuacja ustabilizowała. Tu mamy, tak jak mówię, osoby, które mieszkają w sektorówce. Widzicie tutaj, widzicie, pewnie widzicie, że ta sektorówka jest tutaj. Tu jest. Tak, oni wiedzą, co nadchodzi. Idziemy tędy. Dobra, idziemy tędy. Widzimy, że dochodzi do kolejnych zatrzymań. Okej, tak to wygląda. Dalej policja zacieśnia krąg. Policja zacieśnia krąg. Wyprowadza ludzi. Są, jak to oni mówią, prowadzone czynności. Co będzie dalej? Czy zostaną ludzie tylko wpisani, wpuszczeni, czy będą musieli spędzić najbliższe kilkadziesiąt godzin w policyjnych aresztach? Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Ktoś pisze, że teraz pod pałac, a czyżby pod pałacem coś się działo? Czy jest jakaś informacja, że pod pałacem znowu zaczęło się coś dziać? A, druga grupa idzie pod pałac, tak? No dobra, w związku z tym, że to się uspokoiło.
to w zasadzie mógłbym wsiąść do metra i wrócić pod pałac. Jest to jakaś koncepcja. No tu wiele nie zdziałam. Tutaj po prostu policja trzyma ludzi, spisuje. Nie sądzę, żeby tu miała jakaś, jakiekolwiek były w tej chwili, że można by się było spodziewać jakichkolwiek. Niestandardowej sytuacji, więc na razie przerwę moją relację. Dziękuję wszystkim, ale nie całkiem, w tym świecie nie żegnam, dlatego że jednak pod pałacu tureckim pojadę, zobaczymy. Jeżeli tam coś się będzie działo, to oczywiście jeszcze raz się włączę. Na razie dziękuję wszystkim, którzy oglądali, lajkowali, udostępniali. Wszystkim, którzy polecili stronę Lodem Dziejkam TV i tym, którym ja mogę wiarę. Czyli tym, którzy wpłacają na wrzutkę wrzutka.pl, łamane przez Dziejkam TV. Dzięki Wam mogę działać, mogę pokazywać, mogę się w zasadzie pełnoetatowo zajmować tym, co w tej chwili robię, czyli pokazywać to, co się dzieje naprawdę, bez oszukiwania, na żywo, żeby świat wiedział, jaka jest rzeczywistość, no po prostu, bo to jest rzeczywistość, tu się nie da oszukać. Więc albo do zobaczenia za jakiś kwadrans, albo do zobaczenia przy następnej okazji. Śledźcie stronę Włodek Ciejka TV, będziecie na bieżąco informowani. Ja się nazywam Włodek Ciejka TV. Nie, ja się nazywam Włodek Ciejka. I tak się strona nazywa, Włodek Ciejka. Więc ja się nazywam Włodek Ciejka i staram się pokazywać to, co ważne. A Wy wpłacajcie na zrzutkę. Majcie się, cześć. Tutaj, czy... No ja niestety mam inne obowiązki, nie będę powiedział.